To chyba jedna z najważniejszych budów obecnie realizowanych przez miasto Terespol. Budowa, na którą czekają młodzi mieszkańcy Terespola, i ci bardzo młodzi, ale też i małżeństwa, które chcą, mają, posiadają bądź mają w planach mieć dziecko bądź dzieci. Tak, jest to niezwykle ważna inwestycja w Terespolu i w miejscu uważam, że bardzo ładnym i bardzo pięknym. Ten budynek, który jest w tej chwili w budowie, grubo ponad 1000 metrów kwadratowych, jest to budynek dla naszych najmłodszych mieszkańców i dla ich rodziców. Czyli przedszkole i żłobek z placem zabaw, z parkingami, a wokół nas teren rekreacyjny Konowica, która odzyskała swoją świetność po rewitalizacji. Po drugiej stronie stadion miejski, budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, dwa zbiorniki wodne. Myślę, że tutaj będą miały dzieci naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Inwestycja ponad 6 milionów złotych. Środki pochodzą z programu rządowego Ład Polski. Kiedy ona zostanie sfinalizowana? Mam nadzieję, że w przyszłym roku. W tej chwili jesteśmy praktycznie w przededniu zimy. Widać nawet śnieg pruszy w naszym wspaniałym mieście. Szybko ta inwestycja się rozwija, budynek rośnie. Albo koniec 24, albo początek 25 roku pierwsi nasi najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z dóbr tego to miejsca. Trochę kubaturze. Dla ilu dzieciaków, ile sal, nowe miejsca pracy na pewno. Tak, ten żłobek jest przeznaczony dla około 40 naszych najmłodszych mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, w Terespolu mamy już przedszkole, ale tutaj ze względu na to, że powstaje żłobek, chcemy przenieść przedszkolaków w wieku 3-4 lat właśnie w to miejsce, a w przedszkolu, które jest położone przy ulicy Sienkiewicza, pozostaną dzieci w wieku 5-6 lat. Znacznie więcej miejsca dla jednej i dla drugiej grupy. Dodajmy również to, że te przedszkole powstaje, wydawałoby się, w szczerym polu, ale tak jak żeśmy tutaj w kuluarach rozmawiali, to wszystko są tereny przyszłe i już obecnie inwestycyjne. Powstają nowe domy, nowe osiedla. Tak, to jest teren rekreacyjny, a tak naprawdę około 100 metrów od nas jest w tej chwili ogromna przestrzeń, ponad 26 hektarów, są to grunty wspólnoty miasta Terespol. Te grunty wspólnota deklaruje, że już w niedługim czasie będą sprzedawane, czyli jako działki mieszkaniowe. Teraz uzyskaliśmy również z Ładu Polskiego kwotę 6 milionów złotych i zainwestujemy część z tych pieniędzy na budowę dwóch głównych dróg na tych działkach i to już jest pewne.